Dzień dobry. Zapraszam na omówienie jednego zadań etapu szkolnego zawodów drużynowych 6. Olimpiady Informatycznej gimnazjalistów. Zadanie Nowa waga Małgosi. Przypomnijmy sobie treść tego zadania. Małgosia ulepiła z plasteliny dwie kulki i postanowiła je zważyć. Udało jej się tego dokonać z jedną z nich, po czym waga uległa uszkodzeniu. Zważona kulka ma masę 0,2 kg. Dziewczynka, rozważając sposób pomiaru masy drugiej kulki, wpadła na genialny pomysł. Zawiesiła obie na nitkach o jednakowej długości, zaczepionych w jednym punkcie. Następnie kulkę o nieznanej masie odchyliła od pionu na wysokość duże H i puściła swobodnie. W wyniku zderzenia obie kulki połączyły się i wzniosły się na wysokość małe H. Obliczyć, jaką masę ma druga kulka. Niech małe M i duże M oznaczają masy kulek, przy czym wiemy, że powiedzmy duże M to jest ta masa znanej kulki, znana masa kulki. Ona wynosi 200 gram. No, z zasady zachowania energii dla tej kulki o masie mało M, którą odchylamy na wysokość duże H, otrzymujemy mg razy duże H równa się, i tu energia kinetyczna, m razy v do kwadratu przez 2, gdzie v to jest prędkość kulki przed zderzeniem. No dobrze. Zobaczmy, że możemy wyznaczyć prędkość v, bo no, małe m się skraca, g jest stała, to jest dane, duże h jest dane w zadaniu, więc wyliczamy v. Proste przekształcenia, wyciągnięcie pierwiastka kwadratowego prowadzą do wzoru na v. Prędkość kulki przed zderzeniem z tą kulką o znanej masie. Jeśli rozważymy teraz sumę pędów kulek tuż przed zderzeniem, no to to jest duże m razy 0, tak? No ta kulka 200 gram jest nieruchoma, teraz ta jest ruchoma, ma prędkość v i masę małe m. Po zderzeniu mamy układ połączonych kulek, więc licząc tutaj pęd, mamy sumę mas, no i jakąś prędkość. Prędkość po zderzeniu. V po. Zasady zachowania pędu, oczywiście obie te sumy są równe. Możemy z zasady zachowania energii jeszcze raz, tym razem policzyć prędkość V po. Analogiczne obliczenia prowadzą do wzoru pierwiastek kwadratowy z 2g razy, tym razem, małe h. H, małe h, przypominam, to jest ta wysokość, na jaką wzniosły się połączone kulki. Także zastanówmy się nad tym równaniem wynikającym z zasady zachowania pędu. Bo tak, prędkości v i v po to już są policzone. Duże m jest dane, także po prostu no, będziemy przekształcać to równanie i wyliczymy z tego małe m. Przekształcenia no, dość standardowe. Pierwszy krok to jest, żeby te masy znalazły się tutaj po jednej stronie. Tutaj stała G nam się skraca.
No, oczywiście korzystamy tutaj z własności pierwiastka kwadratowego, że pierwiastek kwadratowy ilorazu to jest iloraz pierwiastków. No, po dość nieskomplikowanych obliczeniach otrzymujemy wzór na masę, na nieznaną masę drugiej kulki. To jest znana masa razy takie, no, tutaj wyrażenie z wysokościami. Zróbmy symulację. 200 gram, duże H, odchylenie na 60 cm. Później po połączeniu układ wznosi się na 3 cm. No, dość proste obliczenia. I teraz jeszcze zgodnie ze specyfikacją wyjścia mamy policzyć tą wartość masy drugiej kulki z dokładnością do 1/100 grama. 1/100 grama. Także no, wynik mamy 57,60 grama. Dziękuję za uwagę.